Siemanko, witam bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam w kolejnym materiale na moim kanale i dziś będziemy sobie kontynuować zaawansowane SBC. Dziś będą hybrydy ligowe. Wczoraj na kanał wleciały hybrydy narodowe, na które też serdecznie zapraszam, bo naprawdę fajne są składy, w miarę tanie i mogą się naprawdę przydać, szczególnie w okolicach premiery gry, która już jutro. Moi drodzy, hybrydy ligowe, na które zarobiłem poprzez hybrydy narodowe, mamy już gotowe, otwierać będziemy standardowo z bilansem 1-0-1 i powiem szczerze, mam nadzieję, że za te hybrydy, a jak nie to chociaż za hybrydy Ligi Narodów, uda się w końcu wyciągnąć profit powyżej 100k. Obstawiam, że będzie to dziś. Nie obrażę się, jak było to jutro, bo jutro oczywiście też będzie odcinek na kanale, na który serdecznie zapraszam i to w sumie będzie finał hybryd zaawansowanych. No a tymczasem, zanim zaczniemy, to oczywiście, jeżeli materiał się spodobał, to zostaw łapeczkę do góry, napisz w komentarzu, co trafiłeś i czy też otwierałeś z takim samym bilansem, no i oczywiście subi dzwoneczek, mile widziany. Tak więc zaczynamy, mamy 4 składy gotowe, mamy pierwszy składzik. Moi drodzy, oczywiście odniosę się tutaj do tych 4 składów. W żadnych z tych składów nie trzeba klepać lojalności. Te składy są bardzo proste i w sumie bardzo tanie, bo ja je za jakieś grosze zrobiłem. Poza ostatnim składem, który no, kosztował minimalnie więcej, ale to ze względu na to, że po prostu zawodników, których składałem do tego składu, no jakby to powiedzieć, są z narodowości francuskiej, ale niestety tam trzeba 11 różnych lig, no i te ligi właśnie sprawiały problem, bo jakoś nie mogłem znaleźć jakiegoś kraju, dzięki któremu mógłbym sklepać całe te SBC, więc skupiłem się na Francuzach. Finalnie wyszło bardzo fajnie, nie trzeba było za dużo przy tym kombinować, nie trzeba było pozycji dużo zmieniać. Przede wszystkim nie trzeba nabijać żadnej lojalności, bo gdzieś już od znajomych słyszałem, że na ostatnie właśnie, na tą pierwszą jedenastkę trzeba wbijać lojalność. Ja udowodnię za chwilę, że tej lojalności po prostu nie trzeba wbijać. Wystarczy mieć tylko jednego zawodnika i to jest akurat przymus, że trzeba mieć jednego zawodnika z klubu, bądź właśnie, znaczy no, z nabitą lojalnością, to znaczy, że trafionego w paczce, bądź trzeba mieć z nim rozegranych 10 meczy, ale tak, to nie trzeba nabijać całym składem. Wystarczy mieć po prostu jednego zawodnika, tak jak mówiłem we wczorajszym materiale, wystarczy, że zostawicie sobie jakiegoś, załóżmy, Francuza w klubie, no i użyjecie go do tego SBC, bo ci Francuzi naprawdę, powiem wam szczerze, tutaj spełniają te wymagania. Ja sobie tutaj, jak widzicie, używam Pawarda, którego trafiłem. No i mamy tą lojalność na jednym zawodniku. Nareszcie nie trzeba. Jedyne, co będzie trzeba, to w środku pola zmienić dwie pozycje z SPD na SP. I tyle. W sumie to u Matuidiego i u zawodnika obok niego. Mamy wszystkie składy gotowe. Przejdziemy sobie, moi drodzy, teraz do otwierania paczek z nadzieją, że dziś będzie wielkie boom. Ale tutaj się te animacje lagują, to jest masakra po prostu. Otwieramy pierwszą paczuszkę i tutaj jest jakaś paczuszka Electrum. Boże, ja nie rozumiem, po co oni dodali do gry te paczuszki Electrum. To jest takie troszeczkę, no niby fajne, ale z drugiej strony niekoniecznie. Bo tutaj jest nadziubdziane kart, ale może o tym za chwilę. Czy to są ekrany, czy walkout, Piemonte, Bonucci, czy Cielini? Cielini, ale on ma overall niski, 8-7, przecież miał w zeszłej FIFA 8-9. Ciekawe, ile będzie wart. No, tak jak mówiłem, o, właśnie, jest nadziubdziane. Kart złotych, kart srebrnych, kart brązowych. No to jest trochę słabo, nie? Słaba taka paczka, o Jezu. Ale on mało stoi. Masakra. Druga paczuszka, moi drodzy, i lecimy sobie. Paczuszka z 6 rzadkimi kartami. Czy tutaj będą chociażby ekrany? Nie ma tutaj ekranów. Tutaj jest Joaquin. Joaquin, 80 overall. Troszeczkę poczułem się opluty. Ale to też nie była paczka piłkarzy Prime. Znowu pół paczki złotych piłkarzy, pół srebrnych. Niestety Gervinho, oj, nie jest jakiś mega drogi. Lafont, to samo.
Mega paczuszka będzie otwierana, moi drodzy. I teraz zaczynamy już te grubsze paczuszki. Paczuszka za 35, zostanie nam za 50 i za 55k. No, walkout powyżej 100k i jestem zadowolony. Otwieramy. Zobaczmy, co tutaj nam wypadnie i czy będzie upragniony walkout. I jest flaga Holandii. Eś-o, czy to... To jest Van Dijk! Jest! To jest Van Dijk, moi drodzy. Kurde, ależ karta. Ja pierniczę, najlepszy obrońca w grze. Przecież on będzie z 500 000 warty. Ja... Ha, o kurde. No to pięknie. No z racji tego, że ja nie będę kupował zawodników, no to Van Dijk leci do składu. No ja pierdzielę. Co tu się odwaliło? Ciekawe, ile on jest warty. Ja pierniczę. Przecież to jest coś pięknego. I już jesteśmy, naprawdę już jesteśmy w cholerę na plus. Jak sobie tak człowiek pomyśli o tym. Chciałem kartę do 100 tysięcy. Zobaczmy, ile ten nasz Virgil Van Dijk kosztuje. Ja pierdzielę. Powyżej 500k. Noż tutaj mamy za 600. No to jest mega kozackie, moi drodzy. Mega kozacki traf. Kurde, ja... Nie mam po prostu słów, żeby to opisać. Jeszcze Serge Aurier. No tutaj skład raczej polecimy chyba z Premier League, bo... No to nie ma po prostu... Nie ma chyba innej opcji. Mamy kolejną paczuszkę. Paczuszka za 50 tysięcy. Van Dijk nam wpadł i zobaczmy, co wypadnie nam z paczuszki. Za 50 tysięcy, którą otwieramy. No, czy może być lepiej? Lepiej to by jedynie mogło być, gdyby wypadł Messi, Ronaldo, Mbappe lub Neymar. I Argentyna... Ja pierdziele. Już myślałem, że to Messi, nie? Jezus Mario. Powiem szczerze, że jakby z tej paczki wypadł Messi, to chyba bym po suficie zaczął biegać. Łoj. Thorgan Hazard. Jezu, ale mi serce wali. Ostatnia paczuszka. Paczuszka za 55 tysięcy. Ja już totalnie nie muszę nic dobrego trafiać. Ja już jestem zarobiony, ja już jestem usatysfakcjonowany tym, co trafiłem. No ale takiego Mbappe to jeszcze bym chciał trafić, nie? Taki Mbappe, ja go jeszcze w tej FIFA muszę trafić i będę spełniony. Czy może to będzie ta paczka? Czy to będzie upragniony Kylian? I Finlandia? Jej, ja myślałem, że to jest ikona, bo generalnie jedna karta jest ikony z Finlandii, to jest ten, Litmanen. I nie pokojarzyłem sobie, że Hradecki jest przecież też z Finlandii, ojej. No ale nie podpaliłem się, dobrze, nie było jakiejś wielkiej radości. Widać, Hradecki też spoko karta, pewnie przyda się do jakiegoś SBC. A jak nie przyda się, no to go sprzedamy. Quadrado też, fajny zarobek będzie, 10k ponad na Quadrado. No mega spoko, Maniolo, Zaniolo. Jeszcze do tego kontrakty, zobaczmy, czy coś tu jeszcze mamy. Mamy katalizator. No i to w sumie by było w zasadzie na tyle z takich ciekawych rzeczy. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Jesteśmy mega do przodu. Ja jeszcze posprzedaję co po niektórych piłkarzy, którzy tam się trafili, typu Quadrado, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie mieć na kolejne hybrydy, bo tego Van Dijka, no ja nie chcę go sprzedawać. Ten gość jest po prostu obłędny. Ja już nie mogę się doczekać, aż sobie nim pogram. Na pewno będzie jakiś odcineczek z meczu, gdzie będziemy grać tym Van Dijkiem. Mam nadzieję oczywiście też, że zdeklasuje po prostu rywali w obronie, że będzie kasował napastników jak szalony. Już nie mogę się doczekać, żeby sobie tym Van Dijkiem pograć. Poważnie, tak się podjarałem. A przed nami, moi drodzy, jeszcze jutrzejsze hybrydy, które też o godzinie 16, hybrydy Ligi Narodów, ostatnie,
które też o godzinie 16 wlecą na kanał i będziecie mogli zobaczyć, co uda nam się trafić. A mam nadzieję, że chociaż jeszcze jeden walkout tam zobaczymy. No, czy ja mogę chcieć więcej? Czy ja mogę chcieć czegoś więcej po tak dobrym trafie? No oczywiście, że mogę, ale w sumie nie powinienem, ale mogę, bo mogę. Także, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić serdeczną łapencję do góry za tego Virgila. Napiszcie w komentarzu, czy Wam udało się też trafić jakiegoś mega zawodnika. I oczywiście, jeżeli macie na to ochotę, to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwona. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia. Do usłyszenia jutro w hybrydach Ligi Narodów. Cześć!